Cześć moi drodzy, witajcie na moim kanale. Jest to kanał o nauce języka, o życiu i kulturze we Francji. We wcześniejszych filmach trochę mówiłam Wam o podstawach językowych, natomiast w tym filmie opowiem Wam o bardziej praktycznej rzeczy, a mianowicie o przyjeździe do innego kraju. Wydaje mi się, że mniej więcej w każdym kraju wygląda to troszeczkę podobnie i jest kilka takich czynników, które są ważne przy Waszej przeprowadzce. Jest trochę zależne od Waszego wieku, jest zależne od Waszego celu, po co tu przyjeżdżacie, czy są to studia, czy chcecie przyjechać tu na jakiś okres czasu, czy w ogóle chcecie tu przeprowadzić się kompletnie i zmienić swoje życie. Ważny jest bardzo poziom Waszego języka. Jest ogromna różnica, jeżeli dopiero zaczynacie się uczyć jakiegoś języka, a jeżeli już troszeczkę go znacie. Jeżeli nie znacie nawet podstaw, to zacznijcie się uczyć jeszcze będąc w Polsce i wiedząc o tym, że chcecie wyjechać, bo będzie Wam bardzo trudno ogarnąć podstawowe rzeczy i stracicie troszeczkę czasu na to, żeby się przygotowywać i uczyć. Ja przyjeżdżając do Francji miałam problem mieszkania z głowy, ponieważ przyjeżdżałam do kogoś i to mieszkanie już było, także nie musiałam się zajmować poszukiwaniem mieszkania. Natomiast to, co mogę powiedzieć z mojego doświadczenia, to uważam, że jeżeli chodzi o język, to nie ma na co czekać i trzeba się go uczyć jak najszybciej. Jeżeli nie macie czasu, nie macie pieniędzy na kursy, to uczcie się sami w domu tego języka i naprawdę poświęćcie na początku bardzo dużo czasu na te podstawy. Z mojego doświadczenia również wiem, że po przyjeździe trzeba od razu zacząć załatwiać wszystkie formalności. Tych formalności jest bardzo dużo i oczywiście nie da się tego załatwić w jeden dzień, ale nie ma co zwlekać i jeżeli nie potraficie zrobić czegoś sami, no to oczywiście są jakieś placówki, instytucje, nawet i polskie, które Wam w tym pomogą. Także język i wszystkie formalności powinniście zacząć załatwiać od razu. Powiem Wam o takich pięciu najważniejszych rzeczach, wskazówkach, które moim zdaniem trzeba zrobić, jak zaczynacie życie w innym kraju. Ja mieszkam we Francji, więc wiedziałam o tym, że Francja jest to bardzo biurokratyczny kraj i tutaj wszystkie dokumenty się liczą i trzeba to od razu załatwiać, ponieważ jest tego dość dużo i będzie to pewnie wymagało sporo też czasu. No i ja też nie znałam języka francuskiego, jak tu przyjechałam, więc to był podwójny taki problem, że nie miałam tych dokumentów, tak jak normalni ludzie, którzy tutaj żyją i mieszkają na co dzień. No i plus to, że jeszcze musiałam sobie wszystko sama tłumaczyć. Po pierwsze, jak przyjeżdżacie do obcego miasta, to warto się zapoznać z rozmieszczeniem. Z rozmieszczeniem dzielnic, ile ich jest, jakie są, gdzie kto mieszka i później zapoznać się z całym transportem. W Paryżu macie 14 linii metra, więc jest to całkowicie coś innego niż w Warszawie. Jest to dość proste, natomiast potrzebowałam kilka razy przejechać się sama, żeby dokładnie nauczyć się i zrozumieć, o co chodzi z tymi liniami i o co chodzi z połączeniami. Są oczywiście autobusy, są tramwaje na krótkie odcinki, ale raczej bardzo rzadko z tego korzystam. I głównym transportem do przemieszczania się jest oczywiście metro. Po drugie, trzeba od razu wejść na ulicę, wyjść z domu, nie siedzieć w tym domu, nawet jak nie znacie języka i nie macie znajomych, to po prostu wychodzić i trochę pojeździć, wychodzić do supermarketów, do sklepów, do jakichś butików, iść do apteki, iść do piekarni, iść do jakiegoś sklepu. Ale są też tacy ludzie, którzy się boją wychodzić, bo nie znają tego języka. Naprawdę nie wolno siedzieć w domu, trzeba po prostu wychodzić. Pamiętajcie, że ten system w dużych miastach jest mniej więcej taki sam. Jeżeli jesteście na przykład z mniejszego miasta i trochę przeraża Was ta metropolia,
to ja Wam proponuję, żebyście po prostu rozglądali się bardzo dobrze, żebyście czytali napisy, żebyście starali się zapamiętać, gdzie co mniej więcej jest rozmieszczone. No i oczywiście nie bójcie się pytać ludzi. Ludzie są bardzo pomocni i są przyzwyczajeni do obcego akcentu. Ja na początku, nawet jak mówiłam po angielsku, to ludzie bardzo chętnie mi pomagali. Byli to też starsi ludzie, którzy nawet nie mówili po angielsku, ale gdzieś tam starali się pomóc. Po czwarte, naprawdę nie czekajcie na to, aż język Wam wejdzie do głowy, jak to się mówi. Oczywiście najlepszą nauką jest języka jest wyjazd za granicę, ale samo to, że Wy po prostu będziecie w obcym państwie, gdzie się mówi w obcym języku, to nic to Wam nie da. Wy musicie po prostu się go uczyć. Musicie się go uczyć i ja na przykład to, co zrobiłam, to wcześniej sobie zakupiłam już książki do nauki, jeszcze będąc w Polsce. Więc po prostu kupowałam sobie w Empiku, na przykład była taka seria książek Edgar i z tych książek uczyłam się gramatyki po francusku, uczyłam się dialogów, tekstów, więc tych książek i tego wyboru w sklepach, w księgarniach macie bardzo dużo. Czwarta rzecz, która jest bardzo ważna i dużo ludzi o tym zapomina, to jest to, że na przykład jak przyjeżdżacie do obcego miejsca, na przykład ja jak będąc tutaj we Francji przyjechałam, to od razu musiałam załatwić numer francuski, numer telefonu francuski, bo przecież nikt nie będzie do mnie dzwonił na polski numer. I na przykład tutaj wybór macie bardzo duży, takie trzy sieci, które są operatorów komórkowych, które są bardzo popularne, to na przykład możecie iść do Orange, do SFR czy do Free. I to musicie załatwić od razu, bo też wiadomo, że na CV nie będziecie pisać waszego polskiego numeru telefonu. Po piąte, jeżeli szukacie pracy, a nie znacie języka, no i chcecie ją jak najszybciej znaleźć, to oczywiście oprócz aplikacji online, chyba takim najlepszym sposobem jest szukanie pracy w gastronomii, w hotelarstwie, w sprzedaży. I najlepszy sposób to jest oczywiście chodzić i rozdawać CV, trochę postarać się coś dowiedzieć, porozmawiać z kimś, nawet po angielsku. Więc podsumowując, takich 5 rad ode mnie, które uważam, że są bardzo ważne i gdyby wiedziała o nich wcześniej, to na pewno szybciej bym wszystko załatwiła. To jest tak, po pierwsze, uczcie się na własną rękę języka, czyli uczcie się z książek tego języka literackiego, bo później będziecie robić mnóstwo błędów i to już po prostu nie będzie do naprawienia. Po drugie, zapoznajcie się z planem miasta, zapoznajcie się z komunikacją, z tramwajami, autobusami, metrem. Będziecie po prostu niezależni, będzie Wam od razu o wiele, wiele prościej. Nie będziecie pytali się kogoś, żeby z Wami gdzieś pojechał. Po trzecie, wychodźcie jak najczęściej z domu, nie siedźcie w domu, wychodźcie, zwiedzajcie, patrzcie jak się ludzie zachowują, obserwujcie, dzięki temu też szybciej się nauczycie języka. Po czwarte, załatwcie sobie francuski numer telefonu. I po piąte, szukajcie tej pracy aktywnie. Jeżeli Wam zależy, na pewno ją znajdziecie, ale po prostu szukajcie jej aktywnie. Znaczy wychodźcie, pytajcie się. To są takie moje rady, które wydają mi się bardzo przydatne i pomocne. Niby takie oczywiste dla wszystkich, ale nie wszyscy też to wiedzą, szczególnie to, że ludzie się boją wychodzić, wydaje mi się, że jak przyjeżdżają i zaczynają życie w innym państwie, to po prostu siedzą w domu i oglądają polską telewizję. A to nie o to chodzi, tylko po prostu chodzi o to, żeby jak najszybciej się zintegrować i zapoznać z tą kulturą, w której mamy zamiar żyć. Także zapraszam Was do skorzystania, jeżeli jeszcze nie wyjechaliście z kraju albo dopiero zaczynacie, to naprawdę Wam polecam.